Witam serdecznie, moim gościem Piotr Orlow, MacBoot. Witam bardzo serdecznie. Piotrek, dzisiaj można śmiało powiedzieć, dobra lekcja od drużyny ekstraklasowej KS Podejrodzie i takie pytanie, czy ta lekcja i ta przegrana 6-0 jest pokłosie waszej słabszej dyspozycji, czy wybitniej dobrej gry ekstraklasowca? Myślę, że to bardzo dobra dyspozycja naszego przeciwnika przede wszystkim. Widać było, że bardzo dobrze są przygotowani taktycznie. Niestety u nas to zawiodło. Mieli oczywiście więcej sytuacji. My dzisiaj niestety nie udało się nic wykreować, ani strzelić żadnej bramki. Jak to jest, że oni dzisiaj grają bez zmiany? Wy macie tą ławkę bardzo szeroko, nie potraficie tego wykorzystać, kiedy wy macie duże płuca do biegania i oni też, ale mieliście jakoś na ławce. Myślę, że nastawienie tutaj drużyny przeciwnej, że stali nisko, czekali na nasz błąd i wychodzili z kontry, dało taki efekt, że po prostu mniej się męczyli. My musieliśmy niestety grać piłką, coś próbować z przodu wykreować, ale no nie potrafiliśmy, bo drużyna bardzo dobrze się ustawiała. Jesteś nowym zawodnikiem waszego teamu. Jak się wprowadziłeś do zespołu? Myślę, że bardzo dobrze. Znam tutaj chłopaków. Gdzieś tam wcześniej razem kopaliśmy. Także miejmy nadzieję, że nasze zgranie będzie się poprawiało z meczu na mecz i będą lepsze efekty w przyszłości. Duże rozczarowanie tym dzisiejszym wynikiem i braku awansu? Myślę, że na pewno chcielibyśmy awansować do finału, jednak naszą grą tego nie pokazaliśmy, więc uznania dla drużyny przeciwnej. Wiele drużyn zaprasza was do Ekstraklasy, patrząc na to, jak prezentujecie się w pierwszej lidze. Ty to dopiero zobaczysz i poznasz tą pierwszą ligę. Ale czy dzisiejszy taki można wynik weryfikujący może też powiedzieć, że w przyszłości, nawet gdybyście awansowali do tej Ekstraklasy, to mogą być ciężary? Oczywiście, że mogą być, jednak mamy jeszcze trochę czasu. Myślę, że na pewno dobrze się przygotujemy, poprawimy nasze zgranie. Będziemy lepiej przygotowani taktycznie i fizycznie i miejmy nadzieję, że to zaowocuje w wyższej lidze. Na pewno tak będzie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.